Witam, witam, siemaneczko, z tej strony Maxim, a to jest kolejny odcinek z gry Teratech. Jako, że być może ostatnio nam usunęło Teka, nie sprawdzałem szczerze mówiąc, no to zbudujemy sobie nowego. Tym razem projekt będzie nieco inny, bo nie będzie to jakiś duży, wielki kolos. To będzie coś, co nazwę Młottora. Czemu Młottora? To będzie wielki, duży młotek, który nie będzie może nawalał tak jak myślicie, jeszcze w kogoś, tak wiecie, tak z przodu. On będzie nawalał normalnie z góry. Będzie na kogoś spadał. Tak, postaramy się kogoś tak pokonać. Może nienormalne, może jakieś, kurde, wiecie, możecie to uznawać za głupie, ale może akurat to się jako projekt sprawdzi. O to mi chodziło. O takie tutaj zakończenia. Jak już zwykle młotek musi mieć wypustki, nie? Ale nie chodzi mi o takie. Tylko właśnie, żeby to było na boku. Tak, o, coś w tym stylu. No widzicie, chyba już kojarzycie, o co mi chodzi, nie? Proste, łatwe, przyjemne. Tylko muszę te kolejne kreski nie chcą się ustawiać. Jak zwykle. Tam było. O! Okej. Okay. Tak. Jeszcze jeden by nam się przydał. Ale nie ma. Jak zwykle, kurde, wszystko niedobrze, ale mamy rozwiązanie. Możemy użyć dwa takie. Okej. Okay. Pięknie wygląda jak na razie. Podoba mi się. To damy tu jako czonek. A. bazę damy tu, żeby była chroniona, albo gdzieś, wiecie, jak najbardziej z tyłu, żeby nie uderzała nam. O, tu podpórkę. I mam jeszcze jednej. Kurwa, szkoda. O, nie, to już takie dziwnie wygląda. Tu może takie coś. Kurde. O! O to mi chodziło. Tu i tu. O! Jej! Pięknie! Dobra. Musi mieć coś tutaj. Albo nie, wiecie, mam coś dobrego, mam lepszy pomysł. O! To będzie bolało. Doskonały pomysł. O Boże! Jeszcze to. Wy to czujecie? Kto zleci tak bum, nie? To jest świetny pomysł! To jest zajebisty pomysł. Kurde, że ja na to wpadłem. Tu jeszcze dajmy te po bokach. O, podwójny. Kurde, ale młot. Cholera jasna. No i jeszcze coś, co by mnie utrzymało. O, wiem. Takie coś. A zobaczycie, o co mi chodzi. Bo chcę troszeczkę polecieć. Gdzie ja mam teraz te rakiety? Tu, okej. Chcę polecieć. O! Tak. To o to mi chodziło. O nie, tu będzie jeszcze pchało do przodu ten błot. Dobre, sam na to nie wpadłem. Tyle, ale to będzie zajebiste. A jeszcze ten. Ale chcę też do góry, żeby to pchało. Te małe weźmiemy. Te wiertła jeszcze. Nie musiał wykorzystać. Kurde, te same wiertła jakbym dał naprzód. Ale dajmy ten po boku, żeby był jakiś efekt. O.
wizualizacyjny. Teraz do góry, żeby nas unosiło. Te rakietki. Tak, 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 tak. Ła. Czujecie to? Czujecie tą kurde moc? Wow. Jeszcze tutaj te cztery rakietki. Dobrze umieszczone? Dobrze. Gdzie źle? Jest. Środek. Okej. Cholera, ale wygląda, nie? Młot Tora. Ochroniłbym jeszcze bazę. W taki oto tutaj sposób. A tak. Z przodu i z tyłu. Jeszcze pojedynczy. O. Taki, wiecie, żeby było. O. Pięknie. Tak, na wszelkich. Tu jeszcze nie mamy, kurde, ochroniony. Kurde, nie mam jednego kostka tego dużego. Co z tym mam zrobić? Nie mogę tego tu dać, ani tu. Chyba, ale nie potrzebuję takich. Okej. Okay. O Boże. Co ja żem uczynił? Okej. Okay. Zobaczymy, czy w ogóle coś wygramy. Dlatego... On musi ładnie wyglądać do zdjęcia. Czekajcie, tak z boku, nie? Nazwijmy go właśnie. No, o, ty chyba, a. Zapisz. Zapisane. Yeah! Oto nasz młot Tora. Piękny, niepowtarzalny. To co, idziemy walczyć. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No dobra. Już trochę poczekałem z doborem przeciwników. Dobrałem nam tu oto takich. Wiecie, ten będzie fajny, ponieważ on ma tutaj do rozwalenia jakby górę. No co, zaczynajmy, zobaczymy, jak to pójdzie. No i okej, ruszamy z pojedynkiem. Przyglądnijmy się, kto wygra. Właśnie sobie uświadomiłem, że zrobiłem najgłupszy błąd w życiu. On jest w inną stronę! Cholera, no! Jak to mam przestawić? Nie wierzę. Nie wierzę. Wiecie? Zaraz wrócę, jak to ustalę i go przerobię, okej? Niech tak będzie. Takie małe info, jak zdarzył wam się błąd w właśnie, że wam pojazd w inną stronę jedzie, to sprawdźcie, w którą wasza baza jest odwrócona. Odkryłem to przed sekundą, dlatego poprawiłem to i obróciłem tylko tą bazę na wprost. Okej, motora V2. Niech będzie. I okej, wracamy z powrotem do pojedynków, tym razem nie zrobię takiego głupiego błędu. Okej, już jesteśmy z powrotem. Tamto się nie zdarzyło, tamto nic to nie było. Tym razem zmierzmy się z Draxtą. Fajniejszy projekt. Teraz jest troszeczkę więcej tych projektów, według mnie lepszych. I okej, zaczynamy. O kurwa! Wygrałem! Nie, ja to wygrywam tak frajersko. Tak głupio. Nie wiem, chyba bym musiał usunąć te moje kochane dopalacze, bo widziałem, że nic nie robią, ale zobaczmy, dokąd dojdziemy. Przynajmniej fajnie projekt wygląda, nie? Prześledźmy, jak to wygląda, jak tu jestem i uderzam od razu. Aj! Nie no, naprawdę. Projekt dobry. Wymaga poprawek. Na pewno musi mieć jakieś... coś, podpórkę jakąś. Dobra, chwileczkę. Redesign. Wprowadźmy poprawkę. I nie wprowadzajmy tutaj tych popychających mnie.
I on spada tak powoli, o. A jak to? O, to mnie popycha, to niedobrze. W ogóle wyrzućmy to, ale musimy być bardzo ciężkim typem, dlatego zostawię te resztę. Resztę rzeczy i umieszczę tutaj. O, takie jaja. Żeby to miało jakiś ciężar. O, i spadało powoli, o, tak, bum, idealnie, bez żadnych wspomagaczy, bez żadnych tych, okej, okay, teraz młot będzie spadał normalnie, zapiszmy go po raz trzeci, to wywalmy, okej, okay, młot Tora V3, zapisz, okej, okay. Nowe wyzwanie, sumo, i tym razem, tweetnijmy to razem, ale... Niech nam szuka. Dobra, o, super. Ten. DTPiki. Okej, okay, zobaczmy jak sobie poradzimy. No. Ja V2 wybrałem. Nie. Kurwa. Co ja zrobiłem? Cholera. Filka. V3 ja chcę. V3. O. Teraz fight. Dobra, zejdźmy na nowo, po krótkim cięciu. Okej, okay. Teraz powalczymy z tym gościem. DDPD. Okej, okay. Zobaczymy jak nam pójdzie z nowym projektem. Wygraliśmy! Jej! Jak zajebiście. No to... A, tutaj mam krzywą. Boże, jak to boli w oczy. Co tu możemy... Uuu, fajnie. Rozwalmy go. Demon. Daimon. Okej. Okay. You lost. Tym razem nie wypnął. A szkoda. O, kurde. Jeszcze raz. Muszę twittać to, żeby ten... Żeby grać. Normalnie chamstwo w państwie. Zobaczmy, może dobierze nam kogoś normalnego. Tego. Okej. Okay. Okej. Go. I młotek, napierdylaj. Dobra. Nie. Jednak to tylko dla wyglądu jest mod, ale fajny projekt. Spodobał mi się. Lubię robić takie młoty. Więc ludzie, jak chcecie wygrywać sumo, nie róbcie jakichś dziwnych projektów jak ja. Róbcie normalne, jak takie na przykład co tutaj jeździ. To najbardziej się opłaca robić. Ale ja nie poprzestanę. Kolejny projekt już niedługo zrobię pewnie. Spodobał mi się ten tryb, jak wcześniej wspomniałem. I nie zawiodę was. Zrobię jakieś inne słuchacze. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie. Mówcie swoim kolegom, że jesteś taki jak Maxi. I tyle. Do usłyszenia na następnym odcinku. Trzymajcie się, ludzie.